To twój trening Maximize Workout. Będziemy powtarzać ćwiczenia w kolejnych seriach, więc upewnij się, że masz pod ręką wodę. Jest to bardziej zaawansowany program, ale pamiętaj, że jak zawsze możesz go wykonywać we własnym tempie. Ten trening możesz również wykonywać z partnerem. Cześć, nazywam się Katrina i cieszę się, że dołączyłeś do nas na treningu Active Wellness. To twój zespół Maximize. Witacie Emily, cześć, Eric, Courtney, Sherry i Charlie. Ramiona w tył i do dołu. Będziemy ściągać łopatki 15 razy. Mięśnie brzucha napięte, stoimy prosto. Ściągnij łopatki w tył i do dołu. A następnie rozluźnij. Wydech, rozluźnij. Wyobraź sobie moją rękę na swoich plecach. Ściśnij ją łopatkami i rozluźnij. Pracują małe mięśnie między łopatkami, które pozwalają nam trzymać ramiona z tyłu i utrzymywać mocną postawę. Charlie, skup się na ściąganiu ich w dół. Dobrze. Nie chcemy używać do tego mięśni trapezowych. Chodzi o te mięśnie poniżej, dolne mięśnie trapezowe. Ściągamy łopatki. Dobrze, jeszcze 4 razy. To może być przyjemne. Jeśli rozluźnimy się za bardzo, nie będziemy chcieli ćwiczyć. 2. 1. Dobrze. Poćwiczymy trochę rozciąganie dynamiczne. Pamiętacie o postawie? Dobrze. Najpierw podnosimy prawe kolano, chwytamy je rękami, podciągamy bliżej klatki piersiowej i druga noga. 2. 3. Już to czuję. 4. Ćwiczymy też trochę równowagę. Nawet bardzo. Charlie, jeśli się na ciebie przewrócę, złap mnie i odepchnij z powrotem. Trenujemy też trochę dolne mięśnie brzucha. To rozciąganie dynamiczne. 2. I jeszcze raz. Dobrze. Krążenie w kostkach. Podnosimy lewą nogę, trzymamy równowagę, napinamy mięśnie brzucha. Jeśli stracisz równowagę, odstaw stopy na podłogę. Zrobimy 5 okrążeń w jedną stronę. Czy mogę trzymać ręce na boki? Tak, możesz trzymać się za uszy, dotykać nosa. Pomoże ci także to, jeśli w trakcie ćwiczenia skupisz się na jednym lub dwóch stałych punktach. Skup się na nas, na kimś w pomieszczeniu. Wybierz sobie ulubioną osobę. Czuję mięśnie czterogłowe. 5 okrążeń w drugą stronę. 4. 2. 1. Druga strona. 3. 2. 1. Druga stopa. Podnieś nogę. Mięśnie brzucha napięte. Nie opieraj się na biodrze. Stój prosto. 5. 4. 3. 2. 1. W drugą stronę. 5. 4. 3. 2. Dobrze. Jeszcze raz. Dobrze. Stopy na szerokość ramion. Rozgrzejemy całe ciało. Mięśnie czterogłowe, pośladki, tylne mięśnie ud, mięśnie głębokie, górną część ciała. Zaczniemy od przysiadu. Wytrzymaj chwilę, tak jakbyś chciał usiąść. W trakcie robienia przysiadu powinieneś widzieć swoje palce u stóp. Ramiona w tył i do dołu. Ręce do przodu. Mięśnie brzucha napięte. Kolana w jednej linii ze stopami. Dobrze. Wróć do pozycji wyjściowej. Napięte mięśnie brzucha i pośladki. Jeszcze raz w dół. Każdy w swoim tempie. Wydech przy ruchu w górę. Wdech przy ruchu w dół. Zrobimy 15 powtórzeń. Słuchaj swojego ciała. Emily, twoje długie nogi to poczują. Tak, już to czuję. Jeśli czujesz, że odchylasz się za bardzo do tyłu, pochyl się do przodu. Ciężar ciała leży na piętach. Udajesz, że siadasz na krześle stojącym za tobą. Nie siadaj naprawdę, ale zrób przysiad i wstań. 4. 3. Można pochylić się w pasie. Charlie, pochyl się trochę bardziej. Tak, dobrze. I 1. Wspaniale.